Często słyszałam, Anka, po co ci te góry? No po co się tak męczysz? Marzniesz, wydajesz pieniądze, podróżujesz po świecie jak z pęcherzem. Po co tak narażasz życie? No po co ci to wszystko? Faktycznie, na początku była adrenalina, zmagania fizyczne, przygoda. Później jednak zauważyłam, że góry i wspinaczka to dla mnie kurs rozwoju osobowego. To praca nad charakterem, a raczej charakterkiem. W momencie przekraczania własnych granic i ograniczających nas przekonań, naszych własnych i ludzi wokół nas, rozwijamy się na zupełnie innym poziomie. Przestało się nawet liczyć, czy dotrę do szczytu, czy nie. Najważniejszy był proces. Przygotowań, planowania, łączenia pracy na pełen etat, pisania książki, niesamowitej dyscypliny ćwiczeń fizycznych, pracy charytatywnej, stawanie się. Potem niesamowita izolacja w czasie każdej wyprawy, która dawała mi przestrzeń na bycie z samą sobą. To trudne, to jest zmaganie. Widzieć siebie dokładnie takim, jakim się jest. I przez akceptowanie własnych słabości, pozbawianie ich mocy nad sobą. Zapraszam do wysłuchania mojej historii. Kilimandżaro jest łatwą górą. Porterzy wnoszą wszystko. Biwaki są przygotowane, materace napompowane, namioty postawione. Ciepłe orzeszki ziemne i prażona kukurydza czekają w każdym obozie. Nawet obrus i krzesła są wnoszone do najwyższego obozu. Szłam 4 dni w górę i zastanawiałam się, gdzie jest ta trudność. Miało być trudno, a tu nic. Nic mnie nie boli, nie jestem zmęczona, po prostu powoli człap, człap w górę. Inni narzekają, a ja z ogromną ignorancją zastanawiałam się, no gdzie jest ta trudność. Przez większość dni szłam zupełnie sama. To stworzyło przestrzeń medytacyjną. I po raz pierwszy zaczęłam odróżniać i oddzielać siebie od okoliczności i ludzi i ich wpływu na mnie. Zrozumiałam, że jeśli ktoś mówi mi komplement lub mnie krytykuje, tak właściwie we mnie nic się nie zmienia. Więc słowa i gesty innych nie powinny mieć na mnie wpływu. Nie powinny zmieniać mojego nastroju i wpływać na moją duszę. Postanowiłam być szczęśliwa z wyboru, pomimo okoliczności. Wyłącznie od ciebie zależy, czy się smucisz, czy złościsz, czy jesteś sfrustrowany. W momencie, kiedy pozwalasz innym mieć władzę nad swoimi emocjami, tracisz wolność, dzięki której możesz osiągnąć spełnienie. Na Elbrus pojechałam świetnie przygotowana fizycznie. Przynajmniej tak mi się wydawało, dopóki nie zaczęłam rozmawiać z innymi członkami ekipy. Jeden wyglądał jak kulturysta, drugi ganiał maratony przed śniadaniem co drugi dzień, trzeci zrobił kilka triatlonów, a ja, grzeczna panienka z banku, musiałam wynająć cały sprzęt specjalistyczny, bo ciągle nie byłam pewna, czy te góry wysokie to coś dla mnie, czy nie. Już od pierwszego dnia zostawałam w tyle za całą ekipą. Czułam się jak tofik, co ciągnie się zawsze na końcu. W porównaniu do innych, moje poczucie własnej siły i wartości zaczęło zmniejszać się. Zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę w porównaniu z tymi innymi ludźmi nie mam szans dotrzeć do szczytu. Na zdjęciu ze szczytu widać wiele błędów nawet w samym ubraniu. Włochate rękawiczki, puchowa kurtka na skafander przeciwdeszczowy, zbiornik na wodę z rurką, która zamarzła. No naprawdę żenujące zdjęcie. Jakie były moje szanse w porównaniu do innych, aby wejść na ten szczyt? Żadne. A jednak ja weszłam. A najsilniejsza i najbardziej pewna siebie członkini ekipy nie. To nauczyło mnie nigdy w niczym nie porównywać się do środowiska. Jesteśmy cudem samym w sobie. Mamy unikalne talenty, które powinniśmy rozwijać na własnej ścieżce życia.
Nie ma sensu porównywać siebie do osiągnięć człowieka obok. Jedyną wiarygodną miarą twojego rozwoju jest patrzenie wstecz i pozostanie wiernym swojej pasji. Aconcagua to był dla mnie test wysokości. Pomyślałam sobie, że jeżeli tu się sprawdzę na 7000 metrach, może kiedyś Everest. Ekipa zgrała się bardzo szybko. Zaczęliśmy się dzielić wszystkim, czym mieliśmy. Lekarstwami, jedzeniem. Nauczyłam się dawać bez oczekiwania dziękuję. Jeśli zdecydujesz się komuś coś dać, uśmiech, komplement, pieniądze, ostatnią koszulę, po prostu daj, nie oczekując niczego w zamian. To ty zdecydowałeś, że dasz. I myślałam, że już wiem, co to znaczy dawać, że jestem filantropem. Zaczęłam zbierać pieniądze dla UNICEF-u. Wow! Szczodrość. I wtedy właśnie pojechałam do Laos na rowery, przygotowując się na kolejną wyprawę. O 5 rano klęczę przed procesją buddyjskich mnichów, którzy żyją wyłącznie z datek okolicznej ludności. Jedzą dwa razy dziennie, są chudzi jak patyk i nie mają tak naprawdę nic, oprócz odzieży, którą mają właśnie na sobie. Ja klęczę tam z koszykiem pełnym ryżu, daktyle, banany. Myślę sobie, chociaż dzisiaj sobie pojedzą, bo ja tu jestem z moją dobrocią i filantropią. Przechodzą koło mnie i nie każdy bierze. Szok. Kompletny szok. Jak to? Ci wygłodniali mnisi i nie każdy bierze? Realizacja przyszła jak błyskawica. W życiu tak naprawdę nic nikomu nie możesz dać. Możesz jedynie zaoferować. Ten drugi decyduje, czy bierze od ciebie, czy nie. Mount McKinley. Piękna i bardzo trudna góra. Przynajmniej dla mnie. Pierwszy raz biwakowałam na śniegu. Było zimno, ale przede wszystkim musiałam targać na plecach 35 kilo i tyle samo ciągnąć na saniach za sobą. To jest więcej niż sama ważę. W górach wysokich wszystko jest męskiego rozmiaru, bo 90% wspinających się to mężczyźni. Więc schody wykute w lodzie są półtora raza mojego kroku. Tempo chodzenia jest za szybkie. W pewnym momencie zmęczona, zmarznięta, przerażona stromiznami wokół wąskiej grani, usiadłam i rozpłakałam się. Zaczęłam łkać, jak na animowanych bajkach. Nie wiedziałam, skąd wezmę siłę na kolejny krok. Łkając, zadawałam sobie pytanie, no skąd? Ponieważ racjonalnie nie mogłam znaleźć odpowiedzi na pytanie, skąd wziąć fizyczną siłę na kolejny odcinek drogi, wyłączyłam umysł. I zdałam się zupełnie na odczuwanie. Intuicja mówiła, wstawaj i idź. Wstawaj i idź. No wstawaj. I poszłam. Logika zawodzi w sytuacjach podbramkowych, nowych. Tam, gdzie potrzeba, albo gdzie nie wiadomo, co zrobić, gdzie potrzeba jest kreatywności, rozum nie zdaje. Czego nie zdaje? Egzaminu, dziękuję. Trzeba uruchomić intuicję. Schodząc ze szczytu, wdeptywałam sobie w stopy krwawiące odciski. Płakałam z fizycznego bólu. I w tym samym czasie uśmiechałam się, bo polarne niebo było jak uścisk miłosny między księżycem a słońcem. Piękno nie do opisania. W czasie wyprawy na Mount McKinley zdałam sobie sprawę, że moja osobista wielkość jest pyłkiem dla wszechświata. Na szczycie zostawiłam ego. Nigdy nie wspinałam się technicznie na skalę, a to ta ściana była moją kolejną wyprawą. Zanim jednak miałam szansę się jej przyjrzeć, z bliska przedzierałam się przez tropikalną puszczę.
w tropikalnym deszczu, idąc otoczona kanibalami, jak odkrywca z XVIII wieku. Gryzły mnie pluskwy, jedzenie było monotonne i niesmaczne, w błocku zapadaliśmy się po kolana, byliśmy przemoknięci dzień w dzień, na obiad czasami trzeba było czekać do 3 godzin. Przekraczaliśmy rzeki bez mostów. No, wkrótce super słoneczne wakacje. Spotkałam niesamowitych ludzi, którzy nie mieli nic, nawet w porównaniu do zawartości mojego plecaka, a byli w pełni szczęśliwi. Strach wiszenia na linie, który sparaliżował mnie na chwilę po raz ostatni. Kolejny szczyt, satysfakcja i nagle pogoda zmienia się z tropikalnej na zimową. Schodzenie w dół jest czystym przetrwaniem i ogromnym skupieniem, aby zgrabiałe z zimna ręce nie upuściły sprzętu, którego potrzebuję, aby dojść do bazy. Nie pamiętam, że nie spałam, nie jadłam, nie piłam, nie siusiałam, nie odpoczywałam. Zsuwam się centymetr po centymetrze. Doświadczenie przetrwania było tak głębokie, że słowa jak odosobnienie, dzika natura, czyjaś pomocna dłoń, bycie brudnym i głodnym oraz powrót do domu nabrały dla mnie zupełnie innego znaczenia. Jest kwestią twojego nastawienia. Czy z optymizmem i uśmiechem podążasz przez życie? Jest wyłącznie twoim wyborem, czy będziesz się uśmiechać, czy nie. Po powrocie z wyprawy, zadowolona, że kanibale nie zjedli mnie na kolację, oraz po pierwszym doświadczeniu poważnej hipotermii, dowiedziałam się, że świat wchodzi w głęboką, globalną recesję. Zaczęły się masowe zwolnienia. Ludzie obok mnie panikowali. Wyprawa na Karstensz dała mi niesamowicie nowej perspektywy. Zdałam sobie sprawę, że to, co robimy w pracy i tak, jak ona na nas wpływa, nie jest śmiertelne. Nasze konflikty w rodzinach nie spowodują hipotermii. Wiele problemów, z którymi się borykamy, tak naprawdę nimi nie są. To my robimy z nich problemy nie do pokonania. Na Antarktydzie nie ma życia, hałasu, koloru i zapachu. Jest tylko piękna, wszechogarniająca, surowa natura. Krajobraz zupełnie jak z innej planety. Dla mnie to była zupełnie i nowa jakość zimna. Głębsza niż do szpiku kości. Zimno takie, że nie można odsłonić nawet kawałeczka skóry. Najzimniej w namiocie w nocy podczas burzy, która trwała 36 godzin, było minus 27 stopni Celsjusza. Spałam we wszystkim, czym miałam, łącznie z goglami, czapką, rękawiczkami. Usta przykrywałam szalikiem, aby nie zamrozić swoich wnętrzności własnym oddechem. Jak wspinaliśmy się związani liną i komuś zrobiło się zimno albo potrzebował pomocy, musiał zatrzymać nas wszystkich. W takich warunkach wykrzyczenie "potrzebuję pomocy, pomóżcie mi, ja nie daję rady" jest czymś wyjątkowym. Nie robimy tego w świecie cywilizowanym, bojąc się, co o nas inni pomyślą. Prawość i szczerość z samym sobą do bólu zapewnia bardzo silny system wartości, które jeśli masz, pozwalają podejmować najtrudniejsze życiowe decyzje i branie za nich pełnej odpowiedzialności bez żadnego dramatu. Dla mnie po Antarktydzie nie ma nawet białych kłamstw, jak jestem sam na sam z życiem. Mount Everest. Przed wyprawą zadawano mi pytanie, czy jesteś gotowa? Czy jesteś gotowa na 8000 metrów, na 2 miesiące w namiocie, na zmęczenie, na zimno, na nowe niebezpieczeństwa, na nowe techniki wchodzenia, na te same twarze każdego dnia, na nowe jedzenie, na niesamowite zmęczenie, na nowe techniczne trudności. Czy jesteś gotowa na potencjalną śmierć? Przyszedł dzień wyjazdu. Aby przetrwać
2 miesiące na Montre Wereście potrzebowałam 5 toreb średniej wielkości. Zdałam sobie sprawę, ile niepotrzebnego bagażu gromadzimy przez życie, materialnego i emocjonalnego. Wszystko to zostawiłam za sobą. Czy jesteś gotowa, czy jesteś gotowy? To pytanie zadajemy sobie non-stop i innym też. Ale tak naprawdę, czy możemy być gotowym na to, czego nie znamy? Robiąc tak zwane plany życiowe, staramy się okiełzać i oswoić nieznane. Choć dla istnienia nasze plany nie mają żadnego znaczenia. Nie wiemy tak naprawdę, co się stanie jutro, za miesiąc, za rok. Okoliczności i ludzie się zmieniają. Tak naprawdę wiemy tylko to, że pewnego dnia nas już nie będzie. Czego nauczyłam się na Monte Wereście, to to, aby być przygotowaną na wszystko i przyjmować to, co się dzieje w stanie bez założoności, bez analizowania przyczyn i po prostu odpowiadać na każdy gest życia. Kolejną lekcją było dla mnie branie pełnej odpowiedzialności. W momencie, kiedy pakowałam do plecaka własne odchody, aby znieść je do bazy, zrozumiałam w pełni, co to znaczy wziąć pełną odpowiedzialność za swoje intencje, myśli, słowa, czyny, nawyki, charakter i przyszłość. Zero wymówek. To daje niesamowitą wolność działania. Ty jesteś odpowiedzialny za to, kim jesteś w każdej minucie. Wybieraj świadomie. I znowu myślałam, że po koronie ziemi wiem już wszystko. Jestem wolna, aby robić to, co chcę. I wtedy właśnie, schodząc samotnie z locji mojego drugiego ośmiotysięcznika, zgubiłam się. Mimo uroczystości radiowej nikt mnie nie widział, bo ja myślałam, założyłam, byłam pewna, że jestem wyżej niż byłam. Zapadała noc. Robiło się ciemno. Była piękna noc, spokojna noc. Siedziałam w kucki i czekałam na kolejny moment. I potem na kolejny moment. I na kolejny moment. W niesamowitym bezruchu natury. Bez strachu. Otwarcie, będąc w pełni do dyspozycji istnienia. Pozwalając życiu dziać się, osiągamy prawdziwą wolność. I możemy być pełnią naszego przeznaczenia. Dziękuję serdecznie za uwagę.